Witam Państwa serdecznie. Witam tutaj Rafała. Cześć. Słuchajcie, moim i Państwa gościem jest Rafał Globetrotter, który zamierza przejechać skuterem skąd dokąd? Z Gdańska do Słowenii, przez Belgię, Francję. Także nieprawdopodobne, ale jednak chyba możliwe z tego, co trochę poznałem już. Możemy mówić na tej, mam nadzieję. Jasne. To on to zrobi. Ja myślę, że on to zrobi, dokona tego. Nie ma czasu na to. Chcesz przeznaczyć, czy jak ty to jak ruszę, tak. Może nie widzisz, żebyś tutaj się nie rozgadywał, ale tak jakoś pokrótce, co? No pokrótce to tak nie ma. No myślę, że od maja do października to zawina. No tak już bym chciał jesienią wracać. Oczywiście już nie skuterem, tylko pociągiem i transportem skuter. Jakoś tam. No bo są takie paleta. No widać, że tutaj Rafał jest śmiałkiem, ale chyba już wszystko na ten temat sobie przygotował. Tak, już patrzyłeś tam na mapy, tak? Tak, oczywiście, już wszystko wiem. No i wszystko mniej więcej. No dobrze, no to przecież on jest przygotowany, można by to powiedzieć, na bank. Boisz się czegoś? Tak masz jakieś lęki, obawy, największe takie. Migrantów się boję, a to różnie tam w tej Francji. No dobrze, to ja myślę, że będziesz relacjonował, że będą odcinki tutaj u mnie na kanale Test Misja. Tak, będzie mi bardzo miło. Ile? 4-5 miesięcy? No, maj, czerwiec. Wiem, że 5 czy 6 nawet miesięcy może tobie. Myślę, że się zmieszczę, tak. Max 6, bo to już w październiku. Naprawdę zgodny podziwu, ja nie wiem. Ja bym się bał, cholera, jasna. No to ale czego? Nie leży tam górzysty teren, może jaki niedźwiedź wejdzie. Tego się obawiam. Tak, miał straszaki. Że chcesz tego łosia, czy tam jak ty łososia mówiłeś, żartowałeś. Tak, łososia. Różnych swoich firm. Żartowałem. Spotkać, a tutaj właśnie. Możesz spotkać z powodzeniem niedźwiedzia i będzie dosyć, myślę, niebezpiecznie. No nic, to bardzo miło się, fajnie tam króciutko rozmawiałam. Choćby niedźwiedź, to dostaję. No to, a sobie straszaki. Dłużej porozmawiamy jeszcze, bo na pewno to planujesz. Także przedstawisz nam tutaj jakiś skrót, jakiś plan, jakąś mapę, wizję. No myślę, jakoś tak, żeby to było spokojnie. Ja tu patrzę na zegarek, 3,5 minuty. No właśnie. Wystarczy tego dobrego, miłego. Niestety dzisiaj taki pośpiech. No, tak, no, bardzo. Właśnie, bo jest za szybko. Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie Rafał będzie, Globetrotter Rafał będzie nam zdradzał okowy wyjazd. Okowy nawet. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Rafał z Test Misji. I Rafał Globetrotter od skutera z czerwona strzała. Jaka dwujaźń. I teraz...